Witam Was, moi drodzy, na moim kanale. Z tej strony oczywiście ja, czyli Hizashi. I witam Was na mojej werandzie w farmingu 19, w naszej vlogowej serii, czyli na wujkowym gospodarstwie. I moi drodzy, witam Was oczywiście na mapie Don Diego do farminga 19, czyli tam, gdzie zawsze. Dzisiaj niestety, moi drodzy, moje gardło, jak i moje zatoki są trochę zawalone, bo część zatok spłynęła mi do gardła. I witam Was, moi drodzy, w grze o poranku. No a ja, moi drodzy, nagrywam ten odcinek w czwartek o godzinie 20. Tylko że to okiem na komórkę. 20:49 zaczynam nagrywać. No niestety dość późno, bo mi zeszło trochę pierdołami, jak to się mówi. Ja na to mówię papierologia plus domowe pierdoły. No, ale niestety, jak trzeba zrobić, to trzeba zrobić, jak to się mówi. Priorytety, ważna rzecz. Jednym z tych moich priorytetów było w końcu zrobienie sobie nowego zydelka, bo stary zydelek już mi się zużył. Mam nowy zydelek, posadziłem dupę na nowym zydelku i powiem Wam, że jestem zadowolony póki co z tego zydelka. Jedno, czego nie wiem, to jak długo ten zydelek mi posłuży. To jest jedna rzecz, której jeszcze nie rozgryzłem. Znaczy się, jak długo jeszcze będę w stanie korzystać z tego mojego zydelka. Czekajcie, jak ja mam tu zejść. Zawsze mam problem, żeby tutaj zejść. Jak widzicie, męczymy się, żeby zejść po schodach. I co jest? Muszę się chyba przytulić do tej rurki. Taniec na rurze w formingu. Tego jeszcze nie było, co? Dobra, jeśli chodzi o żarty, to tak to możemy zostawić. I moi drodzy, na początek pojedziemy sobie na biogazownię, ponieważ tam się, moi drodzy, troszeczkę dzieje. Potem wrócimy tutaj i, moi drodzy, zaczniemy robić drzewka. Ponieważ ja dopiero teraz odpaliłem grę. No to musimy przygotować sobie pracę na biogazowni, żeby nasza biogazownia cały czas przynosiła nam zysk. Tak, i niestety, moi drodzy, nie sprzedałem całego biogazu. Część tego biogazu jeszcze została. A w zasadzie zostało tam doprodukowane sporo nowego biogazu. Tam jest prawie już 1 000 000 litrów biogazu, słuchajcie, także biogazownia na pełnych obrotach pracuje i na pełnych obrotach przygotowuje dla nas biogaz. A my, moi drodzy, mamy sporo pracy, bo trzeba będzie, moi drodzy, wełnę pozbierać. Trzeba będzie sprzedać część krów, jakieś 10 sztuk. Do tego 70 sztuk świń, także trochę kasy nam wpadnie dzisiaj w odcinku. No i miałem jeszcze robić inne rzeczy, ale biorąc pod uwagę, która jest godzina w świecie realnym, pamiętajcie, że ja wolę unikać robienia odcinków długich. Staram się zmieścić w około 1,5 godziny ze względu na upload i jakość materiałów. Ponieważ nie chcę, żeby
A w zasadzie mogę go zostawić na chodzie, bo zaraz będziemy wracać na gospę. Więc na początek wam tylko pokażę statystyki naszej biogazowni. Tu się w sumie cały czas biogaz produkuje. Jak widzicie, niby animacja jest, natomiast tam ta śmociąg niestety nie pracuje. Zaraz wam to udowodnię. Dobra, czekajcie, bo coś nie mogę wejść do tego taśmociągu. Może muszę. Tak, muszę stanąć tutaj i dopiero. Tak, o. To to produkuje się jednak? Dowiesiło. Chcę się zapytać, słuchajcie, Jorgusia. Może Jorgoś tu był dzisiaj na serwerze. A może gra była niezrestartowana, może z jakiegoś powodu nie została zrestartowana, nie mam pojęcia. Tak. To była resztka magazynu. Włączmy tryb pracy. Taśmociąg tych guzików na taśmociągu. O, działa. Czyli to po prostu muszę dłużej poczekać. No i mamy, moi drodzy, mamy z głowy. Się zbugował, dobra. Jest ok. Dobra, jeszcze sobie zobaczymy, moi drodzy, ile tego tutaj jest, bo trochę tej kiszonki jeszcze zostało. Ona będzie. Ile jeszcze kiszonki nam zostało? Podejrzewam, że fabryka tego wszystkiego nie przeje, więc podejrzewam, że część tego, tej kiszonki nam tutaj zostanie. No ale dobra, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ważne, żeby się pozbierała kiszoneczka. A my, moi drodzy, wracamy na gospę i weźmiemy sobie traka, moi drodzy, i załadujemy się do mleczarni, ponieważ trzeba tam dowieźć nową porcję mleka. Nie wiem, czy... A, niepotrzebnie zgasiłem silnik. Nie wiem, czy nie będziemy musieli, moi drodzy, przygotować też nowej porcji pustych palet, ponieważ ja nie pamiętam tak naprawdę, w jakim stanie jest mleczarnia. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, kto oglądał poprzedni odcinek, ten wie, że ja tak naprawdę fabryk od czasu udaru praktycznie poza szklarniami nie ruszyłem fabryk. Także, moi drodzy, póki co fabryki są w nieznanym dla mnie stanie. Tak samo jak nieznany dla mnie stan jest jazdy samochodem. Jak widzicie, nie potrafię prosto jechać, tylko oczywiście jeżdżę bokiem. To oczywiście sarkazm, jakby ktoś nie pytał, bo... Powiem w ten sposób. Albo uważasz, jak jeździsz, albo jeździsz jak sierota. No niestety, w moim przypadku, niestety to drugie.
Na czas całej operacji, słuchajcie, czyli zajmowania się drzewkami. Terenówkę postawię tutaj pod blokiem. A, pod blokiem. Sorry, przyzwyczajenia z tego, że ja, moi drodzy, jak wiecie, mieszkam w bloku. Jestem, jak to mówią, cyfrowym rolnikiem w realu mieszczuchem, więc tak mogę wam powiedzieć, jak to u mnie wygląda. Wracając do tematu, może najpierw, bo tam to mleko będzie się ładować, to może chodźmy najpierw po traka z beczką na wodę. Ja tą beczkę na wodę używam też do mleka, czyli niebieski zestaw albo granatowy, bo nie pamiętam już teraz dokładnie, czy granatowy, no ciemno niebieski albo jasno niebieski zestaw, bo teraz już nie pamiętam dokładnie kolorystyki. Podejdziemy sobie do niego, to sami zobaczycie. No i jeszcze weźmiemy, moi drodzy, palety wełny sobie wyciągniemy. Ja sobie jeszcze oczywiście też zobaczę, czy jakiegoś zapotrzebowania na coś nie ma, ponieważ będziemy potrzebować, moi drodzy, będziemy potrzebować to, aby wziąć i, moi drodzy, co nieco zarobić. Tym bardziej, że ostatnio, moi drodzy, troszeczkę zapłaciłem za, no to by grosze wprawdzie, bo to było wszystko zgodnie z ustaleniami, ponieważ jak dobrze, jak już wiemy, albo inaczej, bo to złego słowa użyłem, więc a niestety już tego nie wymarzę. Otóż, moi drodzy, jak wiecie, widzieliście pewnie na mapie, kto zdążył zauważyć, ten zdążył zauważyć, zostały skoszone pola 26 i 20 i 12. Te pola, moi drodzy, zostały zebrane, zostały zgłęboszowane i nawiezione pierwszym fazą nawożenia, a zatem musiałem zapłacić za wynajem, no były takie drobne, bo tam około kilku tysięcy zapłaciłem gminie za wynajem, dużego głębosza, który zrobił pracę na polu 12, gdzie ja w międzyczasie zrobiłem na polu 26. Także, moi drodzy, tak wygląda sytuacja z polami. Pozostałe pola, moi drodzy, są nieruszone. Ewentualnie mogły przejść w fazy do zbioru, gotowości do zbioru. Więc prawdopodobnie tym razem poza odcinkami, moi drodzy, będę kosił. Jeśli nam starczy czasu na dzisiejszym odcinku, co osobiście, moi drodzy, wątpię. Niestety wątpię w to, ze względu na czasowość zadań, które wybrałem dzisiaj do pracy. Zadań, które i tak musiałbym zrobić, i tak. Wiem, że dawno na odcinkach moich tych zadań nie było. Były robione głównie poza odcinkami. Pierwsza rzecz, której na pewno nie było, to był oczywiście zbiór mleka, którego dawno nie robiłem. Owszem, mógłbym mleko na handel wywieźć, czyli zamówić sobie ciężarówkę, która by za mnie wywiozła to mleko. Natomiast ja osobiście wolę zrobić to sam. Ewentualnie zrobić to moim sprzętem, więc jeśli ktoś by mnie pytał, to jest, może zamknąłem tą klapę, próbuję to otworzyć jeszcze raz. Tak, otwarta była. Magazyn, beczka była otwarta, więc mleko będzie prawdopodobnie
wietrzałe. Nie no, o mleko może nie, aczkolwiek może ulec, no, nazwijmy to zabrudzeniu. O, tak będzie najprościej. Zobaczymy, ile tego brudnego mleka na fabrykę pójdzie. Ja sobie oczywiście żartuję, bo przyczepa się niestety tutaj w tym farmingu. Sprzęty w środku, jak się brudzą, to przejedziesz kerszerem i dziękuję, do widzenia. Nie trzeba żadnych środków dodawać, niczego, żeby te sprzęty zdezynfekować. Tutaj dla wszystkich tych, którzy uwielbiają rozmowę o takich rzeczach jak słowo na P plus ewentualnie słowo na tematy związane z chorowaniem. O, konkretnie tak miałem na myśli, więc słowo na P związane z chorowaniem. No to, moi drodzy, tutaj akurat w farmingu czegoś takiego nie ma, więc nie mamy się co martwić. A jeśli chodzi o... Nie chcę, żeby YouTube mi tutaj moje zasięgi nie obciął, więc używam słowa w skrócie, za pomocą po prostu krótkich liter. Część z was, która mnie ogląda, na pewno ci starsi widzowie, czyli ci, którzy są starsi niż mówią dzieci, no to na pewno wiecie, o im domyślić. Może inaczej. Dobra, wybaczcie, ale chyba jestem lekko zakręcony, bo za dużo ostatnio się w moim wypadku dzieje, więc za dużo rzeczy się w mojej okolicy dzieje, w moim życiu, więc tak trochę jestem zakręcony. I to prawdopodobnie na moim odcinku dzisiaj widać. Tym bardziej, że, moi drodzy, wiszę wam jeszcze jeden odcinek z nowej serii na kanale, która się pojawi. Miała się pierwotnie pojawić jutro, czyli jutro, patrząc na dzień, w którym ja nagrywam ten materiał, a że nagrywam ten materiał w czwartek, to ta nowa seria miała się pojawić, pierwszy odcinek miał się pojawić w piątek. Nie wiem, czy się pojawi na tą chwilę, bo nie wiem, czy się wyrobiłem. Jeśli jest, to napiszcie mi w komentarzach pod filmem, że się pojawił. Ta nowa seria się pojawiła. Albo wrzućcie mi, o, wrzućcie mi w komentarzach, może, o, nie wiem, bo ja nie wiem, czy tam jakieś ikonki są, ale jakąś taką ikonkę, na przykład z palcem do góry, albo coś w tym deseniu. Gdzie nie chodzi o lajka, tylko coś w stylu, nie wiem. No, bo nie wiem, jakie są te emotikonki. Jakąś taką pasującą do materiałów technicznych, to będę wiedział, że ta nowa seria faktycznie się pojawiła, że już widzieliście nowy odcinek, pierwszy odcinek, który średnio mi niestety wyszedł, aczkolwiek plan jest taki, żebym ten materiał opublikował jeszcze dzisiaj. Po nagraniu tego materiału, moi drodzy, będę robił kolejną inspekcję tego materiału. Oczywiście nie będę tego materiału, moi drodzy, nie będę tego materiału O, za daleko zajechałem. Nie będę tego materiału prawdopodobnie kasował, tylko zobaczę, jakie błędy zrobiłem w tym materiale i wtedy będę myślał, co dalej ogarnąć, żeby ten materiał, o którym teraz myślę, a nie chcę celowo wam zdradzać, co to za materiał, ponieważ na chwilę obecną jeszcze nie wiem, czy ja się wyrobię z publikacją tego materiału w piątek.
on jeszcze nawet na kanał YouTube jeszcze nie trafił. Zobaczmy, jak to tutaj, moi drodzy, wygląda. Gdzie jest mleczarnia? Ja mam aż taką sklerozę. Dobra, tu jest biorafineria. Piarnia. To będzie gdzieś wyżej. Palety takie. A, to jest to. Dobra. To będzie to. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda. O, proszę. Pojadła skrzanie. Jeszcze dwie, trzy beczki i... O wie. Ile tego mleka może być? 500 tysięcy litrów, a ja tam 50 coś wywiozłem. Brawo, pomyliłem guziki. Wiecie, ja się cały czas jeszcze przyzwyczajam do tej nowej klawiatury, więc też, moi drodzy, to też widać, że ja robię małe błędy. Ale powiem wam tak. Osobiście uważam, że granie w farminga na klawiaturze poprawia mi ruchowość palców. W sensie, podejrzewam, że gdybym grał na kierownicy, to nie miałbym poprawionego. Ja nie mówię, że to jest jedyna słuszna rzecz, tak? Tylko mówię, że takie mam wrażenie, że jakby korzystanie z farminga, granie w farminga, no troszeczkę poprawia mi, pomaga mi rozwiązać moje problemy związane z udarem, czyli te rzeczy, które gdzieś tam padły mi, że tak powiem, po udarze, czyli to, że ja na przykład nie potrafię pewnych rzeczy rękami zrobić. No, nie jest to wprawdzie rehabilitacja i ja mogę powiedzieć, że to jest mechanizm. Powiedziałbym, że to jest, bo jak widzicie, momentami jednak jechałem znowu i to tak trochę niestety do dupy. Wiecie, zastanawiam się, czy to nie jest wina komputera. Zastanawiam się, czy nie zrobić formata, słuchajcie, i nie postawić systemu na czysto. Całego systemu na czysto, nie robić go z kopii zapasowej, tylko zasnąć ten komputer na formata. Może na drugim dysku postawić system. Szczerze, nie mam pojęcia, czy by się w ten sposób nie pobawić. Tutaj oczywiście mój kumpel, czyli Czesław, którego serdecznie pozdrawiam. Ciebie oczywiście, ziomuś, pozdrawiam. Czekam, aż przyjedziesz na Śląsk. No to... moi drodzy, kusi mnie, żebym przeszedł się na dysk na M2, który mam w tym, że aczkolwiek ja jakoś tak średnio na dyski na M2 patrzę. Wiecie, czego ja się obawiam, no ale z drugiej strony mam ten dysk na M2 już no ponad rok chyba, więc ten dysk ma ponad rok pracy ogółem, tak, no ileś tam godzin rozruchowych, ale zapis danych to jest praktycznie zerowy, tak, bo jeżeli tam cokolwiek było na tym dysku zapisane,
to były głównie informacje o partycjach, które zaraz z niego zniknęły, więc tam cykli zapisu to było może kilka. Bo nie przypominam sobie, żeby tam cokolwiek na tym dysku tam trafiło. Dobra, ja sobie tego traka załaduję kolejną porcją mleka. My tam mieliśmy 120 ileś litrów mleka. 130, nie, 160 tam było. 160 tysięcy litrów mleka, więc to będą 4 kursy mleka, więc ja sobie pozwolę na wywóz dwóch kursów. Dwa pozostałe zrobię sobie poza odcinkiem, ponieważ będziemy chcieli jeszcze wywieźć krowy. No i czekają nas prace koło domu, ponieważ koło domu, moi drodzy, mamy do zrobienia to co zwykle. No i trzeba będzie jeszcze owce, które nas dzisiaj, jak słyszycie, witają na gospodarce. Będziemy musieli te owce, moi drodzy, sobie ogarnąć, a konkretnie będzie trzeba ogarnąć wełnę, która tam się znajduje, łowiec. Okej, nasze mleko się ładuje, więc teraz ja pojadę sobie jeszcze jednym kursem do mleczarni wywieźć drugą beczkę mleka. No i zobaczymy, jak on to potraktuje. Ile mleka będziemy mieć. Dla wszystkich zainteresowanych odcinek ma 27 minut. Według tego, co mi program pokazuje na drugim ekranie. Także to jest zacnie. Chciałbym to ujął. Jest nawet dosyć zacny. Dobra, moi drodzy. Kolejna naczepa załadowana. Paliłem chyba guziki. Tak. Paliłem guziki. O. Tak. No ale przynajmniej zobaczyliśmy sobie, że nasz beczkowóz albo przyczepa beczka wycofać. Dobra, trochę tutaj wycofamy. Ja to tutaj przestawię naszą ciężarówkę. Jestem ciekawy, zobaczmy, ile mleka zostało. Łącznie z tym ładunkiem ogólnie wywieziemy około 100 tysięcy. Więc zobaczmy, ile mleka, moi drodzy, zostanie w naszym zbiorniku. W zasadzie to można by było tą resztę mleka być może sprzedać, ale ja to sobie ogarnę, słuchajcie, jak zawiozę trzecią butelkę. Bo jak puszczę tutaj sprzedaż, to on mi sprzeda chyba wszystko naraz. Chyba, że ja tu mogę wybrać wielkość litrową. Tak, 67 300. Zobaczmy, jak to działa. Co my tu mamy? Ok, czyli od dopiero 6 do godziny 18 mogę, moi drodzy, wezwać osobę, która za mnie zawiezie mleko. Także jak widzicie, nawet nie jestem w stanie tego teraz zrobić. Aczkolwiek, moi drodzy, ja nie widzę sensu, żeby to robić. Aczkolwiek jak widzieliście, taką opcję tutaj posiadam. Także opcję mamy, aczkolwiek ja to rozegram inaczej. Może sobie to przetestujemy, może nie. Zobaczymy, czy nam starczy czasu na dzisiejszym odcinku.
Ponieważ jest to rzecz, której również nie robiłem do tej pory i tak naprawdę nie uważam tego za coś potrzebnego w moim przypadku, tak, na mojej kampanii, bo ja sobie mleczko wywiozę tam, gdzie chcę, wywiozę kiedy chcę, nie muszę czekać na tego. Gdybym tylko mleko wywoził na sprzedaż, to może bym z tej funkcji korzystał. O kurde. Są polami. Ale dobra, udało się wymiksować. Tak jakby. Tak, on czasami nie odskakuje jakby. Ale to nie jest kwestia klawiatury. To jest tak jakby komputer twierdził, że dany klawisz jest dalej wciśnięty. Tego. Wierzę i być może będę musiał faktycznie, moi drodzy, zrobić sobie format tego kompa i ogarnąć go w końcu, bo system chyba tu już siedzi. Tak, obraz, z którego kompa przywracałem, miał chyba około 1,5 roku, także dla wszystkich ciekawskich, w zeszłym roku, jak pamiętacie, to był chyba luty albo marzec, bo teraz już nie pamiętam dokładnie, musiałbym sprawdzić, z jakiej daty są dyski w tym komputerze. W sensie, no nie mów mi, że za daleko zajechałem. Pozwalaj mnie, że zajechałem za daleko. Ale tak. Jechałem nie tam, gdzie trzeba. No cóż. Miałem skręcić w prawo, a ja pojechałem na most. A, typowe jak dla mnie. Zawsze muszę polamić. No nic, trudno. Jak już lamimy, to na całego. Dobra, nie będę go wyprzedzał, bo on i tak za mną. On i tak ze mną pojedzie tam, gdzie ja, więc. Ja go wyprzedzę, jak już będę na wysokości. Za warsztatem. Tak, bo ja wiedziałem, że on tutaj zjedzie, więc dla niego nie miało sensu. Oczywiście pojechałem trochę za późno i zamiast jechać od razu, to pojechałem. Tak, i teraz go tutaj wezmę go. No bo tam chyba za mną, tam chyba coś jedzie, tak. Naprzeciwka coś jedzie. O. Pomału dojeżdżamy. To jeden z ostatnich ładunków. Oczywiście, moi drodzy, kolejny ładunek mleka. Kolejny ładunek mleka, moi drodzy, zrobię sobie już poza hodownią. Poza widownią zrobię resztę mleka. To będzie jeszcze jeden transport. I moi drodzy, no zobaczymy, może tak. Która jest godzina? Jest godzina szósta, szósta coś, 6:04.
Dobra, czyli mamy 6.4, więc firma transportowa powinna być otwarta, ale my sobie załadujemy mleko najpierw na beczkę, podstawię beczkę pod wiatę, przesiądę się na ciężarówkę do zwierząt, ciężarówkę z lawetą do zwierząt, tudzież naczepą do zwierząt. Załadujemy się krowami, ale w międzyczasie puścimy i zobaczymy, co się będzie działo. Czy przyjedzie do nas coś? Czy to będzie skryptowo załatwione, czy jak to będzie? Podejrzewam, że to będzie pewnie odnotowane skryptowo, że po prostu kierowca był, zabrał, policzył sobie ileś tam i oddał nam kasę za sprzedane mleko. Podejrzewam, że to tak będzie, ponieważ wątpię, żeby była animacja, że on przyjedzie tu i będzie sobie zbierał to mleko. Wątpię, żeby to tak było, bo wydaje mi się, że do tego to by musiało być jawnie na mapie wpieprzona ta zagroda dla krów, a nie tak jak ja mam, czyli obiekt PlaySable. Wydaje mi się, że to, podejrzewam, że to z tego powodu raczej nie zadziała. Dobra, jedziemy, moi drodzy, po ostatni ładunek naszego mleka. Ile wejdzie na przyczepę, tyle wejdzie na przyczepę, albo ile wejdzie do beczki, tyle ma wejść do beczki. Zobaczymy, ile z tego faktycznie do tej beczki nam wejdzie. I tą zawartość beczki, moi drodzy, odstawimy. Odstawimy na gospodarstwo. Odstawiając beczkę, moi drodzy, na gospodarstwie, zmienimy tą naczepę, tak jak już to powiedziałem. Ja sobie poza odcinkiem wywiozę tą trzecią wersję do mleczek. Trzecią porcję do mleczarni. Ta wersję. Kurde, ja nie wiem, co ja mam z wersjami. Ja ostatnio mam tak. Tak samo jak, moi drodzy, jak chodziłem na zabiegi, to mówiłem, a dobra, tu jest na górze, tu jest na dole. I teraz, co przychodzi mi gdzieś iść, zawsze mówię góra, dół, góra, dół, góra, dół. Jakoś tak mnie wzięło, nie wiem, przyczepiły się do mnie te słowa góra, dół i tak mi stało. Także, no niestety, gdy tam coś jest naprzeciwka, jedzie, znaczy no niby zdążyłbym, ale widzę, że ja co jakiś czas przystanę, więc wyprzedzanie go w tym momencie nie miało sensu. Teraz będzie jak najbardziej na plus, tylko że nie bym nie jeździł, kurde, poboczem, bo jestem mistrzem dreptania po poboczach, bo się inaczej nazwać nie da. Okej. Jedźmy sobie napankować naszą beczkę. Przesiadamy tego traka, będziemy zmieniać, bo trzeba zredukować nasze zwierzęta, żeby parę groszy nam wpadło, a dwa, żeby nie trzeba było co chwilę lotać żeby nie trzeba było lotać co chwilę z żarełkiem dla naszych zwierząt. Zresztą druga sprawa, no musi być jakaś redukcja populacji, bo przeludnienie jest nie na miejscu. Ja wiem, powiecie mi, ale zwierzęta to nie ludzie. Okej, ja się mogę z tym zgodzić. Natomiast chodzi mi o to, że jak jest za dużo zwierząt, to też niedobrze, bo o
o to chodzi, żeby tych zwierzątek było za dużo. A? To będzie ostatnia beczka. To co zostanie, tam powinno zostać jakieś 17 tysięcy litrów mleka pójdzie na handel. Tak to chyba rozegramy. Jak będę mógł wybrać liczbę litrów, to postaram się, żeby to były jakieś 2000, a resztę sobie zostawię. Taki jest plan, jeśli chodzi o rozegranie tego tematu. Nie wiem, czy to się uda, czy też nie. No, zobaczymy. Dobra, ja sobie pozwolę sięgnąć po kolejnego pieraska. Na dzisiejszy odcinek, moi drodzy, to będą poranne prace na gospie, ponieważ to niestety, ale dzisiaj nie zdążę nagrać odcinka takiego, żeby jeszcze były żniwa. Zobaczmy, jak to działa. Przetestujmy to, bo ja sam z tego nie korzystałem. Dobrze powiedziałem, 17 tysięcy coś zostało. I teraz zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Ok, mleko. No i zobaczmy. Litrów mleka. Dobra. Powiedzmy, niech będzie tyle. No, ale jak widzicie, niestety nie mam możliwości wybrania skupu, do którego to trafi. Podejrzewam, że poleci do randomowego. Może do mleczarni na sprzedaż. I zobaczmy, jak to. Ok, czyli już nam pobrało pieniądze i zwróciło pieniądze. Czyli jest to, moi drodzy, mod skryptowy, który po prostu skryptowo robi całą naszą zabawę. Myślałem, że tu coś podjedzie, myślałem, że tu coś będzie. Niestety nie. Więc tak wygląda kwestia, moi drodzy, korzystania z tego. No to powiem wam szczerze, ja osobiście nic nie straciłem, nie korzystając z tego, aczkolwiek jest to częścią moda na te wszystkie, jak widzicie tutaj, możliwości pojenia zwierząt na te, tymi rurkami właśnie coś takiego jest. I można z tego korzystać, natomiast ja osobiście z tego nie korzystam i no niestety, mówiąc szczerze, nie widzę sensu, żeby sprzedawać Megro w ten sposób,
No, chyba że komuś naprawdę zależy na mleku, a chciałby tylko po prostu jałówkami się zajmować, więc a mleko ma w dupie. Ale z drugiej strony posiadanie jałówek, też krówek, mnie ktoś nie popieprzył, że się znowu pomyliłem. No i jest bez sensu, jeżeli nie zajmujecie się mlekiem, tak? Bo to moim zdaniem jest część frajdy z posiadania krów, tak naprawdę. To, że mamy mleko, to, że możemy te mleko sami sprzedać, sami ogarnąć. To jest rzecz, która moim zdaniem, jeżeli jest dostępna, nie pozbawiajmy się tego. Pozbawiajmy się tego ze względu na to, że moim zdaniem to jest właśnie kwintesencja posiadania krów. Oczywiście jako część kwintesencji, bo mleko jest naszym źródłem finansowym, jeśli chodzi o krowy, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast pozostałe rzeczy to są nasze przygotowania, bo o ile obornik mamy do nawożenia naszych pól, oj, będę musiał brudasa umyć. Ale niech na razie stoi, bo on jeszcze będzie potem robił kurs. Może ewentualnie przed kursem go jeszcze umyję. I moi drodzy, bierzemy kolejnego towarzysza. W zasadzie podobne Volvo, tylko ciemne, ciemno-niebieskie. I moi drodzy, tym ciemno-niebieskim Volvem idziemy po krówki. Zobaczmy sobie statystyki naszych krówek. Jak to, moi drodzy, wygląda. Ok, czyli pięć, sześć, sześć tu i sześć tu i będzie ok. 12. A naczepa jest chyba właśnie na 12 krów. Gdy mnie pamięć nie myli, to chyba na 12 krów. Tym czy konie też nie wymagają już sprzedaży, natomiast na razie póki co tematu koni, moi drodzy, ruszał nie będę. Ponieważ mija się to z celem. Powiesiłem tym razem. Jak to wygląda?
A to tych jest. Dobra. Raz. Jeszcze po pięć. Cztery. Trzy. Jedna. No. Jeszcze 3 sztuki. Raz, dwa, trzy. To jest chyba pełny. Zobaczmy sobie. Tak, i mamy pełną ciężarówkę naszych krów. Zobaczmy, jak to wygląda w statystykach. Jak nasze krowy wyglądają w naszych statystykach. No, jest tak, jak zaplanowałem, także 99 krów, moi drodzy, biało-brązowych, biało-czarnych 98, więc, moi drodzy, jak najbardziej taka redukcja. Nam wystarczy 12 krówek na handel, dzięki czemu nie będziemy musieli się spieszyć z wyżywieniem naszych zwierząt. Tak, ja wiem, że tutaj jadę teraz po wyrzuconej tej, ja powinienem to koryto wysprzątać, aczkolwiek zostawię sobie to na wieczór. Będzie przewieczór, gdzie te koryto posprzątam. No to samo nas czeka u świń, a u świń nas czeka gruby wywóz, bo tam aż 70 kilka tych świń będzie do wywiezienia. Trzeba będzie je wywieźć, żeby troszeczkę zredukować stado. W zasadzie na tej mapie problem jest taki, że stado naszych świnek tak naprawdę jest tylko gnojówka i obornik, tylko tyle nam dają. Niestety na tej mapie nie da się nic z nimi więcej zrobić. Nie to, co było na Factory Farm, gdzie mogliśmy naszych zwierząt mięso produkować. Mięso, które tutaj można było sprzedać w markecie. Nie wiem, czy się go też nie dało wykorzystać do pizzerii, bo tam pizzeria była i tam było tych składników dosyć sporo. Jeśli chodzi o farminga 17, na którym była seria druga naszej farmy. No i tam, moi drodzy, jak pamiętacie, było tego dosyć sporo. Kto oglądał drugą serię, ten wie. Tam było tych możliwości naprawdę sporo. No ale niestety mapa lubiła się wywalić co jakiś czas, pół raz. A dwa, w tamtym czasie miałem duże problemy z sprzętem, więc ta gra chodziła tak, jak chciała, więc
Niestety. No i przypaliłem. Paliłem obrzęsłą mostu. Moi drodzy, dojeżdżamy. Zobaczmy, ile nam wpadnie za nasze krówki. Tak wiem, ten traktor jest tak obity, że masakra. Bo tutaj ciągle coś wjeżdżam, to już jest. Dla mnie normalka. Trochę, bo inaczej nie wyładujemy naszych próbek. Dobra, zobaczymy. Silver Star. Pewny stary, o. Oj, proszę, moi drodzy, taki zarobek. 20 parę tysięcy. Fajna sprawa. No i moi drodzy, jest 57 minut naszego dzisiejszego spotkania. Więc ja myślę sobie tak, jeśli chodzi o świnki, ja sobie świnki później będę wywoził. Ja tylko załadujemy naszymi świnkami. I weźmiemy się za ostatnie zadanie. Zobaczmy się co. A zróbmy sobie tu miniaturkę. Bo co nam szkodzi? Chudy. Jakoś inaczej. I zrobimy sobie zdjęcie. Bo kto powiedział, że musi być zdjęcie z pracami polowymi? Właśnie.
Wiecie co, zróbmy sobie taki dowcip, żeby troszeczkę sklikbaitować ten odcinek. Tak dla jaj oczywiście, bo już to chciałem tu zrobić, to już zrobiłem. Ale możemy zrobić sobie tutaj, moi drodzy, taką miniaturkę troszeczkę clickbaitową. Oj, trochę za daleko zajechałem. Ja wiem, że to nie ATS, moi drodzy. Ale dla żartu zróbmy sobie taki. Teraz tutaj tak figiery są z boku budynku, więc to jest tak bez różnicy, moi drodzy, bo albo dobra, wiecie co, zróbmy to raz. Tego się właśnie obawiałem, że tak się właśnie stanie.
No dobra, wiecie co, tak go postawimy. Zróbmy sobie tutaj miniaturkę. Jeszcze takiej miniaturki nie było. Dobra, coś jak mi się spodoba, to sobie z tego wybiorę. A my, moi drodzy, wracamy do tego dalszego programu. Jedenaście sobie tylko odkryję chudy, żebym miał moje chudy. Dobra. Dobra, moi drodzy, czekajcie sobie tylko. Siądę się jeszcze troszkę. Dobra. No i wracamy, moi drodzy, na gospę. Tam, moi drodzy, załadujemy sobie lawetę, moi drodzy, i zaczniemy zbierać, moi drodzy, nasze wełnę, ponieważ owce już nie produkują wełny. No i potem, moi drodzy, na sam koniec zaczniemy już szykować nasze drzewka do pod domem, do kolejnego fazu, do kolejnej fazy plonów, w każdym bądź razie, moi drodzy, czeka nas przygotowanie naszych to, co jest. Albo reagujesz za bardzo, albo nie reagujesz wcale. No i tu, jak widzicie, pole 25, które jest gotowe do zbioru i w zasadzie można by je kosić. Ja prawdopodobnie poza odcinkiem zacznę to pole brać, o ile będę miał jeszcze jakiś czas, żeby sobie pograć i zrobić, bo tak jak powiedziałem, chciałbym jeszcze też przygotować te rzeczy na dzień dzisiejszy. A mianowicie chciałbym przygotować odcinek, który będzie na jutro, czyli przed tym odcinkiem, który dzisiaj nagrywam, ponieważ ja go mam na dysku, ale oczywiście nie zdecydowałem się jeszcze na upload, więc mam ostatnie 40 minut na decyzję,
porobimy o tamten odcinek. Nawet prosto jechać nie poprawię. Dobra. No i jak widzicie, moi drodzy, 35 sztuk świń załadowanych, czekających na podwózkę. Zobaczmy, ile jeszcze nam zostało, ile tego jeszcze będziemy musieli wywieźć, moi drodzy, jeszcze kolejne 48-49, powiedzmy około 50 sztuk, także jeszcze dwie lawety. Albo jeszcze dwie naczepy, moi drodzy, nas czekają. Po to, żeby troszeczkę zredukować nasze stada. Ja przypaliłem. To żywo po. A ja sobie tutaj o jadę, tu zatrzymam. Okej. Okay. Tutaj stoi. A my w międzyczasie, moi drodzy, zrobimy ostatnie zadanie na dzień dzisiejszy. Znaczy, no mniej więcej ostatnie, jedno z ostatnich zadań. A mianowicie, moi drodzy, załadujemy sobie naszą wełnę. Więc niech nasz trak tutaj sobie stoi. Jego weźmiemy sobie później. No i moi drodzy, jak widzicie, pogoda jest, więc ja, moi drodzy, będę kosił owies, prawdopodobnie jeszcze dzisiaj. Zależy, o której wdepnę do gry po odcinku. Jakby mi się udało, to jeszcze owies będę dzisiaj kosił. Zobaczymy, jak to się potoczy. Tak, no niestety ziewa mi się trochę, moi drodzy, bo mało spałem, a to naprawdę mało sypiam, więc też ma wpływ negatywny na to, jak żyję. Więc moi drodzy, no cóż, trzeba sobie jakoś radzić. Dobra, tu jest nasz towarzysz, którego będziemy chcieli wziąć. Oczywiście, jeśli chodzi o wełnę, moi drodzy,
sobie tą wełnę wywieziemy do magazynu. Patrzmy, na co jest ustawiony autoload. Ustawiony pole bawełny. Dobra, mamy palety. Możemy, moi drodzy, jechać, ogarnąć sobie naszą zagrodę z owcami. Nie zostały jeszcze przed wyznikami trzy zadania do zrobienia. Mianowicie trzeba będzie tak te świnie wywieźć. Trzeba będzie, moi drodzy, wywieźć to, trzeba będzie jeszcze to mleko wywieźć, bo jeszcze dała wywrotka została. No i moi drodzy, została jeszcze też tutaj te drzewka koło domu do ogarnięcia. To trzeba, moi drodzy, ogarnąć. Także lecimy. Bo mój odcinek już się pomału kończy, moi drodzy, bo ja już mam godzinę z hakiem. 15 chyba. Zobaczyć te. Zrobię tu bączka jeszcze raz. Idziemy tutaj. Świata dookoła. Jak widzicie, nie umiem ustawić się prosto. O. Nie umiem ustawić prosto i on za każdym razem ustawia sobie tak, jak mu pasuje.
Dobra. Weźmy sobie, jak widzieliście, trochę za blisko podjechałem. Wie wasz mózg widłowy. Tego się właśnie obawiałem, za blisko podjechałem. Ten tego nie będzie chciał łapać. Teraz muszę się wycofać, słuchajcie, i podjechać trochę dalej. Teraz powinno mi się udać te palety ogarnąć. Teraz zobaczymy, czy to się uda, czy nie. Ale jak to mówią, trzeba wierzyć, uda. Może się uda. Zobaczymy. A no już może się uda. Teraz powinno mi się udać tam wjechać, żeby te palety pozbierać.
powiem, ale jeżdżę coraz gorzej ostatnio. Masakra. Dobra, trochę w dół. To jest kurde, albo idziemy iść w tą stronę, albo idziemy iść w tą stronę. Jest trochę za bardzo w tą stronę. No to jest coś z systemem, kurde. Chodzi o klawiaturę, to jest systemem. Puste. Podnieść. O, mamy. Chyba przedostatnia tutaj, czy ostatnia? Będzie ostatnia z tej. A, tutaj pozostałe. Ma tego jutro. Tak, zostały już tylko tutaj moje lewice. Bo po mojej lewej, jak to woli. Te paletki. Które zaraz sobie też pozbieramy.
ostatnia paleta. No i w zasadzie, moi drodzy, praktycznie prawie wszystko zrobili. Zostało nam jeszcze tylko zawieść magazyn. Ja wam powiem, że ja już czuję zmęczenie, bo to ja w sumie trwałem tylko 2 godziny czy 3, nie wiem dokładnie ile. To, moi drodzy, to musi się to odbić negatywnie na moim zdrowiu. Tak jak widzicie, hałdy trawy, które było wczoraj sprzątane, to i tak hałdy trawy powstały. No co jest? Raz nie chce mi jechać tam, gdzie chce, a raz mi pojedzie i to jeszcze z nawiązką. Patrzmy. Laweta jest pusta, więc możemy zostawić. Ale trzeba będzie i tak umyć cały zestaw. Także wróćmy paleciaka do miejsca, z którego go wzięliśmy. Mało będziemy kończyć ten odcinek, bo ja jeszcze muszę, moi drodzy, te odcinki oba budować. Poza tym będę musiał i tak jeszcze zobaczyć,
w jakim jest stanie. Daje na plus, czy też nie. Więc trochę roboty mam z tym. Najpierw puszczę do uploadu ten odcinek, a potem do uploadu ten drugi. Po międzyczasie będę sobie oglądał ten odcinek, ten drugi, czy ten techniczny, który ma być jutro o tej godzinie, o której zazwyczaj odcinek farmingowy dopiero konwertowany, więc to jest też inaczej. A weźcie też pod uwagę, że teraz odkąd mam światłowód w chałupie, to upload mi leci w 20 minut i mam problem w głowie. Natomiast kwestia przetwarzania, no to przetwarzanie zawsze jest, zawsze chyba będzie domeną YouTube'a, więc to YouTube sobie określa, jak będzie przetwarzał to, w jakim tempie, z jakimi kodekami i tak dalej. Więc ja zostawiam ten temat bez jakichś większych przemyśleń. A tą ciężarówkę podstawimy cały zestaw, słuchajcie, pod warsztat. I od domu, moi drodzy, się z wami już pożegnam, bo godzina 40 już jest. A ja jeszcze mam sporo do roboty. Po drugie, słyszeliście, że muszę sobie sięgnąć po kawę, bo zaczęło mnie znowu mulić, a roboty mam jeszcze co najmniej do godziny, do północy co najmniej mi zleci, jak nie dłużej, także no niestety, moi drodzy. Idźmy sobie tutaj pod warsztat. No i dobra. Tak, naszą terenówkę na razie tutaj zostawię, sobie tutaj stoi. A ja, moi drodzy, będę się już z wami żegnał, godzina 44 naszego dzisiejszego spotkania. Jeszcze oczywiście, zanim się pożegnamy, oczywiście musiałem sobie F12 nacisnąć, ale nie o to tutaj chodzi. Dajmy naszemu Burasowi trochę żarcia. Trzymaj, towarzysz. O. O. Okej, czy muszę się tam cofnąć, bo mi nie łapiesz. Ach. Znowu Global Company się zbugowało. Podejść pod trigger i z niego wyjść. Dopiero to się odpuguje. To jest trochę upierdliwe. Nie wiem, czy to jest ten trigger, czy ten drugi.
Zobaczyć prawa. A, nasz Bogu dostał żarcie. Dobra, i tym akcentem, moi drodzy, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Sekcja komentarzy standardowo, jak zwykle, jest dla was. Ja postaram się odpisać, jak tylko będę w stanie. Natomiast jeśli chodzi o całe rzeczy, zostawiam to wam. Pamiętajcie, że ja oczywiście, jak to zawsze, dziękuję za lajki, subskrypcje. Jeśli nowi, to zachęcam oczywiście robić, żeby sobie włączyć dzwoneczek, żeby was nic nie ominęło na moim kanale. A my, moi drodzy, w tej serii widzimy się za tydzień o tej samej porze, czyli to sobota o 12:00. Na Wujkowym Gospodarstwie się będziemy widzieć. A co w następnym odcinku, powiem szczerze, nie mam pojęcia, więc to sensacyjną wiadomością ja się z wami żegnam. Mówię wam do zobaczenia, do następnego. No i to w zasadzie tyle.